Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 1, Mroczne Tajemnice. Moi drodzy, lecimy wykonywać od razu zadanka. Po pierwsze, możemy iść do siekacza, powiedzieć mu, że jego tawerna nie jest już zagrożona produkcją bimbru. Będziemy mieli to zadanie wykonane. Witam, witam. Przepuść mnie. No proszę, kto by pomyślał, że zostanie strażnikiem. Od tej pory czuł się w tawernie, jak u siebie w domu. To na koszt firmy. A dziękuję bardzo. Mogę kupić coś do picia? A co to za pytanie? Mam do sprzedania. Oczywiście. Co, dawaj. Ja. Zobaczmy, co masz. Nie wiem, ale masz sporo... sporo jedzenia. Bardzo sporo. Dobrze. Ja chciałabym porozmawiać sobie z siekaczem, oczywiście. Wita. Dostałeś ba... Podobno znalazłeś tych obwiesi, co robili mi konkurencję. Dobra robota, przyjacielu. No, to nie było takie trudne. Hehe, podobasz mi się, chłopcze. Weź ten bimber, to przednia robota. A tu trochę rudy na poczet moich przyszłych zysków. Bywaj. Mhm. Możesz mnie czegoś nauczyć? Oczywiście. Okej, okay, siła, tak? Dobra. W sumie przydałoby się dwa siły. Ale piwa jest pod dostawą. Okej, dobra, to na razie tyle. Wierzba. Ja mam dla niego chyba questa dla wierzby. Albo dla Verdona. Tak czy siak, moi drodzy, ogólnie zadań mamy naprawdę sporo do roboty. I dowiedziałam się, że musimy rozwiązać jak najszybciej sprawę z alchemikiem. Dlatego, że aktualnie jesteśmy w drugim rozdziale, a w trzecim alchemik znika. I wtedy byłby duży kłopot, a my potrzebujemy wykonać dla niego zadanie. Więc będziemy musieli prawdopodobnie udać się na terytorium orków, poszukać tego czarnego ziela. No, coś czuję, że będzie trudno, ale nie mamy wyboru za bardzo. Zamiast tego na razie pójdziemy sobie do starego obozu, bo okazuje się, że mogę już powiedzieć Krukowi, czego udało nam się dowiedzieć w obozie Bractwa, więc zrobimy to. I cóż, i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Mamy też kilka jeszcze zadań. Moglibyśmy się udać na te zębacze, które są tutaj po lewej stronie. Nie mówię o tych dużych gadziskach. Tylko o tych zwykłych zębaczach, które się panoszą tam na górze. To też by nam sporo sprawy rozwiązało, bo całe jedno zadanie byśmy mieli z głowy. Na razie kwestią złego nie będziemy się zajmować. Szczególnie, że okazuje się, że sprawa zaginięcia Neka to jest sprawa, która będzie wiązała się z... jakby z fabułą Mrocznych Tajemnic. Samą w sobie, z ogólną fabułą modyfikacji. Więc, bo jeszcze teraz jesteśmy, można powiedzieć, w podstawce i robimy tylko jakieś tam zadania poboczne, ale nie zaczęliśmy jeszcze sobie głównej fabuły, więc na razie tak to musi zostać. Kruk chyba siedzi koło Gomeza, więc chodźmy szybko. Hej, strażniku, wyglądasz na rozgarniętego. Mam dla ciebie robotę. Jakiś czas temu z kopalni zbiegło kilku kopaczy. Nie jest to jakiś straszny problem. Ale Gomez bardzo się tym faktem przejął. Jakby nie było, tych kilku gnojków podważyło nasz autorytet, a ich zuchwałość może dać początek prawdziwej lawiny. Taka sytuacja jest dla nas bardziej niż nieprzyjemna. Mniej kopaczy, mniej rudy, mniejsza wymiana. Zrozumiałeś, co mam na myśli. Odszukam tych kopaczy. Dobrze. I pamiętaj. Zachowaj to dla siebie. Tak będzie najlepiej dla nas wszystkich. Nikt się nie dowie. Przynajmniej ode mnie. Trzymam cię za słowo. Tych zbiegów było chyba czterech. Rozejrzyj się w okolicy. Nie mogli daleko ujść. A kiedy uciekli? Parę dni temu. Dobra, ruszaj i pamiętaj, że jak puścisz parę z gęby, to czapa. Jak znajdziesz wszystkich, to wróć do mnie. Dobra, super. Jak idzie handel rudą? Stara kopalnia jakoś radzi sobie z wydobyciem. Ostatni transport do zewnętrznego świata był bardzo duży. Dobrze. Pomyślałem, że zdam ci raport. To dobrze. Lubię być informowany na bieżąco. Teraz Bractwo potrzebuje jaj królowej pełzaczy. Przygotują z nich napój, który umożliwi im nawiązanie kontaktu ze śniącym. Mam te jaja przy sobie. Dobrze się spisałeś. Okej, okay. Czyli mnie. To na razie tyle. Rozumiem, że mamy zadanie... Zadanie jest wykonane. To interesujące. Kruk sprawił
Mnie tyle, nie byle gadką, nie potrzeba mi takich przyjaciół, ty powiedziałam na własny rachunek. Okej, okay, no czyli Kruk nam troszeczkę tylko powiedział, no, że dobra robota i tyle. Dobrze, to jak my z tym wszystkim stoimy? Zajęlibyśmy się tym alchemikiem. Ja sobie muszę zobaczyć, tak? On poprosił nas o orkowe ziele, krucze ziele i czarne ziele. I teraz zobaczmy, czy mamy wszystko. Na pewno nie mam czarnego ziela. Krucze ziele w sztuce 1 jest. Orkowe ziele jest. No i niestety czarnego ziela nie ma. A po czarne ziele trzeba iść na ziemię orków. I myślę sobie, co byśmy mogli jeszcze zrobić. Na pewno moglibyśmy się przespać i moglibyśmy sobie w sumie dać chyba punkty w siłę, wiecie. Ta broń jednoręczna już jest na całkiem dobrym poziomie aktualnie. A jednak siła nam doda więcej obrażeń. A to by się też przydało, więc skorzystajmy z okazji. Jego jest gdzie? A tu siedzisz, chłopie, dobra. To co, nauczymy się siły. Możesz tak. 5 i 5. Jesteś wróć. Dobra, super. Dziękuję bardzo. Mamy teraz siły 73. I możemy dzięki temu też założyć lepszą broń. Więc skorzystajmy z tej okazji. I mamy teraz szept burzy. I co? I lecimy, myślę. Jeszcze raz sprawdzimy sobie dziennik. A tak, mieliśmy iść na tę ziemię orków. Myślę teraz tylko, którą drogą byłoby najlepiej. I czy nie zająć się na razie jeszcze innymi sprawami, zanim tam pójdę. Ja bym poszła na ziemię orków inną drogą, kompletnie. A konkretniej, w sumie możemy się przejść tutaj wodą, tak jakby. Ale to nie od tej strony, to od nowego obozu. Mamy też to zadanie dla Kyro, Kairo, whatever. W ogóle, czy ja mogę mu powiedzieć, że go szukają, czy nie za bardzo? Nie, nie mogę. Czyli najpierw muszę wykonać dla niego questa. Właśnie mi się przypomniało, że mam akrobatykę, nie? Dobra. Może sobie przejdziemy tędy na tę ziemię orków. W sumie moglibyśmy się ruszyć tą stroną. W sumie dlaczego by nie z jednej strony? Może byłoby troszeczkę wygodniej. Właśnie, tutaj często też są jaszczurki. Dobra, widzę, że jakoś obrażenia nam się nie zwiększyły jakoś solidnie. To szkoda. I tak, jesteśmy tutaj, a my sobie przejdziemy tym jeziorem na drugą stronę. Tam są też krwiopice, no i też będziemy tym już oto sposobem tak naprawdę na ziemiach orków. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby iść tędy, ale tutaj jest najbliżej do tego miejsca, gdzie jest czarne ziele. Jejku, te krwiopice tak odleciały daleko? Jeszcze topielec. Dobra, topielec całkiem okej. Jest super. W ogóle jak widzicie też, ja na razie jakoś bardzo solidnie nie sprzedaję też w ogóle przedmiotów z ekwipunku. Bo jest to bez sensu, w sensie. Mamy dużo rudy na razie, nie ma potrzeby tego robić. Ogólnie Mroczne Tajemnice to jest bardzo dużo rudy w Mrocznych Tajemnicach. Wow, złapałam go w locie. To się ceni. Dobra, i jak my tutaj stoimy z tą sytuacją? Dobra, masa jaszczurek, to mi się podoba w sumie. No witam, witam, zapraszam. Widzicie, jak starają się mnie otoczyć? Jejku, przecież wy mi w ogóle nic nie robicie. Tam jest cieniostwór, jak widzicie. Ja bym się na niego może nawet rzuciła, ale boję się, że to się dla mnie może źle skończyć. Może obrażenia solidne bym mu zadała, ale on mi również. Jak widzicie, on w ogóle nie atakuje jakby swoich. A ja teraz myślę, nie no, dobrze by było, żebyśmy pobiegli tędy. Tylko tutaj pewnie będą orkowie, coś tak czuję. A jak nie, to sprawa będzie bardzo banalna. Tam są kąsacze. Nie ma co się kąsaczami za bardzo przejmować.
Podobno tutaj jest gdzieś czarne ziele. W tej okolicy. Mamy też zardzewiały miecz. Okej, ogniocierń. Dobra. Szukam tego czarnego ziółka, bo nie widzę na razie nigdzie. No podobno gdzieś tutaj rośnie w okolicy. Kurde, no. Gdyby się tak wyleczyć i po prostu w niego wjechać. Sama już nie wiem. Dobra, mogę spróbować, nie? No ale kurde, jak ja tak będę biła, to nic z tego nie będzie. Jezus. Niech ta gra będzie się tak zacinała i nie będzie mi dawała nic zrobić, to z tego nic nie będzie. Wiecie co? A może szybko podbiegnę po to ziele, zabiorę i uciekamy. To też ma jakiś sens bytu większy chyba, nie? Dobra, biorę to na szybko. Oh fucking, dobra. Okej, okay, udało się. Mam to czarne ziele. Tak, tylko żeby się nie wjebać w drugiego cienia stwora. Uff, mogłam tak zrobić od razu szybciej. Chyba wam wytnę ten moment, wiecie? Atakuje mnie ten cieniostwór? Chyba nie. Mam to czarne ziele, bo to jest istotne. W chuj istotne, mam to. Dobra, to co, biegniemy na plac wymian. Najszybszą drogą, jaką się da. W sumie możemy pobiec tędy chyba. Chociaż na plac wymian to najlepiej się tepnąć czwórką i na plac. Dobra. Nie, to czarne ziele to żart, nie? Ale dobra, udało się na szczęście je zabrać. No jakbyśmy nie mieli prędkości pierścienia, to byśmy tego nie zrobili, coś czuję. Raczej by to nie miało prawa bytu. Wiecie, niby jesteśmy na całkiem dobrym poziomie rozwiniętą, mamy postać, ale prawda jest taka, że jest gówno nie postać. Bo jeżeli chodzi o mroczne tajemnice, to... potrzeba troszeczkę czegoś więcej jednak. Bo będziemy mieli potem kłopoty. Tutaj też było orkowe ziele. Ale no, nam potrzebne było stricte czarne. A to już było nie lada wyzwanie. Tego orkowego rośnie milion, ale czarnego już niekoniecznie. Czarnego są tylko trzy egzemplarze w Mrocznych Tajemnicach, z czego właśnie jedno miało być i przy Kamiennym Kręgu, z czego go nie było. Drugie właśnie miało być w... Oh my god, ta bestia się... ona się tu triggeruje. O Boże Święty! To może ja sobie stąd pójdę. Jezus kochany. Ale masakra. Dobra, oddamy zioła i miejmy nadzieję, że będzie super. A jak nie, to mam nadzieję, że kolejne ewentualne zioła będę miała w ekwipunku, ale coś czuję, że nie. No nie wiem, tu jest wszystko wyzbierane, najwyżej będziemy biegać za kolejnymi ziołami. Nie wiem. Ogólnie na placu wymian też mamy tych gości do załatwienia. Można by było też spróbować to zrobić. Ale coś czuję, że jesteśmy za cieńcy w uszach do tego jeszcze. I to dużo za cieńcy. Przydałaby się ta lepsza zbroja, ale żeby ją mieć, no to wiecie. Musielibyśmy ogarnąć troszeczkę innych spraw. A ciekawe, czy Paczo nie jestem za... Popo nie jestem zaginionym kopaczem? Kim jesteś? Nazywam się Popo. Nie widziałem cię nigdy w kolonii. Jestem tu od niedawna. Byłeś kopaczem. Niestety, ale już nie jestem. Dlaczego uciekłeś? Ile można harować, kiedy inni spijają miód? Miałem już tego dość. To nie jest życie, tylko wegetacja. Wiesz coś o innych uciekinierach z kopalni? A są inni? Nie, nic nie wiem. Myślałem, że tylko ja zdołałem przepłacić Drake'a. Najwidoczniej nie tylko ty. Co będziesz teraz robił? Odpocznę tylko.
Może pomogę alchemikowi. No jeszcze nie wiem. Ale do kopalni nie wrócę na pewno. Lepiej uważaj na siebie. Ty też, przyjacielu. No wydaje mi się, że Kruk nam nie kazał ich zabijać, tylko znaleźć. Cześć, alchemiku. Znalazłem wszystkie zioła. Tylko 200 expo, typie. To wspaniale, młodzieńcze. Pokaż, czy na pewno przyniosłeś to, o co cię prosiłem. Tak, tych ziół potrzebowałem. Dobra robota, chłopcze. Zasłużyłeś na nagrodę, którą będzie bezcenna wiedza o właściwościach niektórych roślin. A więc nadstaw ucha i słuchaj. Po zjedzeniu odpowiedniej ilości niektórych roślin lub owoców, możesz permanentnie poprawić swoje zdolności. Efekt jest taki, jak po wytężonych ćwiczeniach fizycznych albo umysłowych. Okej. Co to za rośliny? Na przykład zwyczajne jabłka. Nie rób takiej miny. Jak zjesz odpowiednią ilość jabłek, to poprawisz swoją tężyznę fizyczną. Może efekt ten jest powtarzany. Nie wiem, bo nigdy nie próbowałem zjeść takiej ilości jabłek. Niestety, mam od owoców straszny zalew. Kolejnym przykładem jest ryż. Po zjedzeniu sporej ilości ryżu, też zwiększysz swoją tężyznę fizyczną. Zdradzę ci jeszcze, że orkowe ziele poprawi twoją witalność, a krucze ziele doda ci mocy mentalnych. Więcej wiedzieć nie musisz. Mam nadzieję, że nie rozpowiesz tych sekretów, bo niewielu ludzi zdaje sobie sprawę z potęgi roślin i ziół. I wolałbym, aby tak pozostało. Bez obawy, dziadku. Zachowam to tylko dla siebie. To świetnie. A teraz pozwól, że wrócę do swoich zajęć. Mógłbyś jeszcze poświęcić mi chwilkę? Czemu nie? Widzę po twojej minie, że coś cię nurtuje. Słucham. Skoro jesteś alchemikiem, to może nauczyłbyś mnie ważenia mikstur? Wybacz, ale nie mogę spełnić twojej prośby. Ale... Nie nalegaj, bo i tak nie zmienię zdania. Mogę jednak ważyć dla ciebie mikstury, ale pod jednym warunkiem. Jaki to warunek? Będziesz mi regularnie, przynajmniej raz w tygodniu, dostarczał zioła i rośliny. Dzięki temu nie będę tracił czasu na wałęsanie się po dość niebezpiecznej okolicy. A ja w zamian będę ważył dla ciebie różne specyfiki. Oczywiście ingrediencje do tych mikstur także będziesz musiał przynieść sam. Zgadzasz się na taki układ? Pewnie. Postaram się wywiązać z umowy. To wspaniale. A więc uważę coś dla ciebie, jak przyniesiesz mi, powiedzmy, 8 serafisów, kilka ziół uzdrawiających i psiankę. Oczywiście zapłacę ci za nie rudą. I to więcej niż dostałbyś od handlarzy z obozu. Ruszaj więc i uważaj na siebie, młodzieńcze, bo kolonia karna to niebezpieczne miejsce. Nie bój się, dziadku. Potrafię o siebie zadbać. Wrócę z roślinami. Okej, no chyba mamy. Znalazłem rośliny, których szukałeś. Oto one. Wspaniale. Potrzebowałem ich do zrobienia maści na rzeżączkę. Bo zdaje się, że Iberion ma jakiś problem ze swoimi prywatnymi ochroniarzami. Świetnie. Teraz jak chcesz, mogę coś dla ciebie uważać. Pamiętaj jednak o składnikach. Tutaj masz listę z ingrediencjami potrzebnymi do uważenia specyfiku. A teraz wracam do pracy. Ta maść musi być gotowa na jutro. Okej, coś jeszcze? Wyglądasz na zafrasowanego. Czy coś się stało? A, to znowu ty. Nie, wszystko w porządku, tylko... No wykrztuś to wreszcie. Masz jakiś problem? I tak, i nie. Wiesz co to, Andragorn? Jakieś wino? Widzę, że wszystko kojarzy ci się tylko z jednym. Ale byłeś blisko. Andragorn to napar leczący przypadłości duszy i umysłu. Jeden z bali zdaje się, że jest niestabilny emocjonalnie. Iberion prosił mnie o uważenie czegoś, co pomoże temu biedakowi. Niestety nie mogę znaleźć dwóch składników. A co to za składniki? To zwyczajne nasiona. Ale jestem już stary i wzrok też odmawia mi czasami posłuszeństwa. Nasiona czego? Nasiona czerwonego buka i wysokiego dębu. Nie jest łatwo je znaleźć. Może ja spróbuję. Naprawdę zrobiłbyś to? To wspaniale. A jaka będzie nagroda? Podaruję ci jedną miksturę trwale zwiększającą twoje umiejętności. Sam sobie wybierzesz tą, która interesuje cię najbardziej. Niech będzie. Wkrótce wrócę z nasionami. Mam dla ciebie rośliny i zioła na sprzedaż. To była korzystna wymiana. No okej, czyli po prostu sprzedaliśmy roślinki za pieniądze. Dobra. W porządku. Nasiona czerwonego buka i wysokiego dębu, tak? Będzie z tym problem. Oj, będzie. I tego jestem pewna w 100%. No, bo nie chcę sobie zrobić krzywdy.
Musimy pamiętać o tej paskudzie, która tam wlazła na plac wymian. Może udałoby się ją w sumie zabić. Byłoby dobrze, bo akurat się striggerowała. Ona nie wiem, czy dalej tam łazi, czy się przeniosła z powrotem do miejsca, gdzie powinna być. Zaraz zobaczymy. Dobra, widzę, że tam łazi. I ona się non-stop triggeruje na tego typa, jak tylko tutaj podchodzę. No może byśmy ją tak uciukali we dwoje. Coś czuję, że ona go prędzej zabije. Oh my god, ale to jest paskudne. Ała, no w ogóle, żeby tu trafić, nie? Jak ja to uciukam... No... O kurde, no błagam cię! Nie, no przecież już była na hita! O Boże! Już prawie się udało. Wystarczyło ją kurna przyblokować. Ja pierdyle. Dobra, mam nadzieję, że się przed nią zapisałam, tak. Zapisałam się. No jest szansa ją zabić, więc skorzystałabym z tej okazji. Jak już. Dobra, podejdziemy. Ona go zaatakuje za chwilę. No, ale jeżeli bym cię mogła zaznaczyć jeszcze. Zabijanie jej jest ciężkie, bo ona, wiecie... Kurde, no. Bo ona jest za duża po prostu. I wczytałam zły zapis. Namierzenie jest jej najgorsze. Bo ona po prostu jest za duża. Dobra, F9 jeszcze raz. Ale widzę jakiś potencjał w tym. Jestem w stanie ją zaciukać, tylko trzeba ją ładnie obejść i nie dać jej się, wiecie. Czyli ona ma mnie na 3 strzały w sumie. Z czego trzeci jest śmiertelny. Czyli w sumie na 2. Ale baguette game. Schowaj. Typie, czy ciebie boli łeb? Wiecie, to jest jak zębacz, nie? Super, udało się. 1100 expa za nią było. O Boże, 80 sztuk mięsa z tego badziewia. Oh my god. Niestety podejrzany typek nie żyje. Ale przysłużył się dobrej sprawie. A czy ci myśliwi to uciekli? Tak, uciekli. Super. Ale spierdzielili, jak gdzie pieprz rośnie. Witam. Dobra, tu chyba górski mech rośnie. Czy mi się wydaje? Halo? Mogę to podnieść? Ej, no what the hell? Dobra, walę tą roślinę. Dobra. My idziemy jeszcze się przejść tutaj w tę stronę. Ja troszeczkę poprzycinam ten film, wiecie, bo... To byłoby jakieś chore, jakbym... tego nie zrobiła. A my się zajmiemy tymi zębaczami tutaj. Jeszcze do tego. Serio nie trafiłam? No dobra, ale przynajmniej nie zginęłam od tego. Wiecie, tu jest ekipa z Warszawy jedna wielka, nie? Dobra, ale może pojedynczo. Nie, chciałabym, kurna. Dobra. Widzę, że wy wszystkie macie ze sobą jakiś problem. No dobra, trochę się dałam teraz obić, ale... Jakby to miało jakieś znaczenie większe, nie? Wypijemy takie dwa większe i też będzie dobrze.
Dobra, czy tutaj jeszcze coś żyje? No tutaj są zębacze. Jak widzicie, one coś jedzą i ten ktoś, kto jest jedzony, będzie nam potrzebny. Dobra, widzę, że się mruczek jeden striggerował na mnie. To dobrze. Będzie całkiem przyjemnie, jak będziemy się bić z jednym. Jak widzicie, dwa stanowią troszeczkę większy już problem, ale jeden to żaden problem. Dobra, ważne, żeby też je, wiecie, zabijać bez jakiejś... No, skruchy. Chodź. Chodź. No chodź. Jak stoimy z czasem? No słabo, ale ja poprzecinam trochę ten film, wiecie, bo chcę troszeczkę więcej zrobić dzisiaj. Okej, okay, siła plus jeden, dziękuję bardzo. I został nam ostatni typek. Tam jeszcze wyżej chyba były jaszczurki. Dobra. I tutaj mamy strażnika, który miał przy sobie parę rzeczy i miał pierścień z bonusem do życia plus 20. To naprawdę dużo. Dobra. Czyli mamy tego questa też już z głowy. W sumie jesteśmy na dobrej drodze, żeby wybić te gady. W sumie został nam tylko ten jeden tutaj w tej jaskini. Może byśmy spróbowali się nim zająć, nie? W sumie. Ta paskuda nie jest aż taka trudna. Po prostu dosyć ruchliwa jest. Tylko muszę mieć bieganie z bronią wyciągniętą, więc... Bo z tego będzie trudno. Także zrobimy sobie tak. Zrobimy sobie sztuczkę magiczną i ogarniemy sprawę. Jak ja wybiję tego gada, to ja będę w niebie, nie? Dobra, mogę szybko biegać? Mogę. To jeszcze raz sobie zrobimy szybki zapis. I najlepiej jeszcze F5. Lecę zabić to paskudztwo. Będzie trudno, ale powinniśmy dać radę. Jak widzicie, on się bardzo buguje. Udało się nawet bez straty HP. Tutaj, miecz śmierci. Znowu kolejne mięso. Tam, z tamtego było więcej, dobra. Tutaj leży Nest. Miał klucz Melkora, pochodnie, monetę, piwo, chleb, pałkę i kilof. Chyba zwój pirokinezy. Wyrok wojownika, to jest ta sama broń, którą ja mam. Napój, skórzany mieszek, gniewna stal, ciężka kusza, żądło krwiopijcy. I czy to wszystko? Chyba wszystko. Tak, bo z ciebie wzięłam. I tak przy okazji, teraz możemy też wykonać jeszcze jedno zadanie, moi drodzy, więc skorzystajmy z tego. Nie chciałam wyciągać żadnego zwoju, gro. Proszę mi dać moją broń i proszę mi dać F5. Super, mamy gady ubite, więc dostaniemy jeszcze dzisiaj nową zbroję. To jest naprawdę duży plus. Natomiast my idziemy tutaj. Bo ten klucz Melkora pasuje do tego miejsca, które było wcześniej zablokowane i będziemy mogli też oddać wtedy zadanie Morgarowi. Dlatego no, dzisiaj spory postęp i to mi się podoba. Takie odcinki lubię, że zadania wreszcie wychodzą jakoś lepiej. Odcinek będzie dłuższy. My możemy otworzyć, jak widzicie, tu jest owca. Super. Cholera, skąd ty się tu wzięłaś? Dlaczego ja gadam z owcą? Owca Angelina, witam. No, jak widzicie, tutaj jest jedna wielka sala tortur. Mamy też sporo rzeczy do obgrabienia. Witam panią serdecznie. O Boże, ile skarbów, szkatułki z klejnotami. Super. Odcinek będzie, widzę, bardzo sążny. Ludzka krew. No to nie jest nic dobrego. Srebrny kielich. Miecz Sairo. Okej, okay. Nie wiem, kim jest Sairo. Ludzkie mięso. To nie jest też nic dobrego, tym bardziej. Klucz do skrzyni.
Dobrze wiedzieć, że nie mogłam go tak po prostu otworzyć, tej skrzyneczki. Tutaj jeszcze widziałam, że mogę coś zebrać z tego kominka. No, ale chciałabym móc... Albo nie mogę? Nie, to jest chyba nie do zebrania jednak. Róg cieniostwora, okej. Okay. Nalewka jabłkowa. Kiełtrola, bimber. Dobra, no, teraz te rzeczy z tego, z tej szafeczki, no. Skórzany mieszek, bryłka złota. Baseball rozpierduchy, Jezu, kocham tę broń. Dobra, i zostało parę mikstur. To z nim będzie problem. Znaczy mikstur, jedno to jest chyba czysty alkohol. Na pewno jedno to ryżówka, dokładnie. Czysty alkohol i napój. Dobrze, i została nam skrzynka. A w skrzynce 5 ludzkich krwi, prywatne zapiski, zbroja strażnika i miecz strażnika. Tą zbroję to chyba mogę odnośnie tego porwania dać chyba gościowi, wiecie? Ona jest lepsza. Tak, i to będzie zbroja dla niego. Bo my dostaniemy lepszą. Natomiast ten dziennik... O, i to był eliksir do maksymalnego życia, więc to też plus. Te zapiski, zapiski. Lista ubitych. Prywatne zapiski. Humanum prosektoru. Zapisków jest sporo, ale zwracasz uwagę tylko na te najciekawsze. Cholera, kończy mi się mięso i nie mam już czym karmić Angeliny. Moja kochana szczególnie upodobała sobie mięso z kopacza, które poleży kilka dni w ziemi. Ma dobry gust, ale ja tam wolę gulasz i pieczeń. Ten cholerny Sairo chyba coś zwęszył. Karmiłem go mrzonkami o mojej lojalności. Udawałem kretyna, ale jakoś musiał mnie przejrzeć. Za bardzo potępiałem nieudaczność Kazmira. Muszę się pospieszyć. Najpierw załatwię się... Załatwię się z Kazem, a później przyjdzie czas na tego durnia Gomeza. Zjemy go wątrobę usmażoną z cebulką. Mniam. Ale najpierw Sairo. Przyjdzie wieczorem. Zaprosiłem go na kolację do mojej samotni. Nawet nie wie, że to on będzie głównym daniem. Okej, okay, czyli Melkor jest kanibalem. Mówiąc wprost. I karmi Angelinę również mięsem ludzkim. Także cóż... I wygląda na to, że upodobał sobie zoofilię. Skoro nazywa Angelinę swoją ukochaną. Obrzydlistwo. Dobrze. Pytanie, gdzie ty teraz stoisz, bo ty zawsze zmieniasz miejsce. Hej ty, skąd do ciężkiej cholery masz mój miecz? O co chodzi? Masz miecz, który schowałem w zbrojowni. To rodzinna pamiątka. Oddawaj natychmiast to żelazstwo. A teraz mów, skąd go wziąłeś? Po prostu znalazłem. Tak, akurat znalazłeś taki miecz na drodze. Mogłeś wymyślić coś lepszego. Poważnie? Kurwa mać. Dobra, zapomnijmy o naszej małej sprzeczce. Okej, ale nie okradł mnie, więc to jest plus. Dobra, no to wstaniemy za chwilę. Nie ma co się ten... sapać. Gorzej jakby mnie okradł. Witam, znowu Okej, okay, dobra. I po sprawie? Tak po prostu? Baseball rozpierduchy, kurde, to jest lepsze. W ogóle jest napisane tutaj siekacz. Miecz Sairo. Okej, okay, szept burzy, dobra. Żyjemy, to jest najważniejsze. Tu jest Morgar. Typie nie uwierzysz, co się stało. Byłem w kryjówce Melkora. Naprawdę? Co tam znalazłeś? Pomieszczenie wyglądało jak jakaś sala tortur. Leżały tam też bardzo kosztowne przedmioty. Ale to nie wszystko. Było tam jakaś krew w butelkach, ludzkie mięso i... owca. Że to do cholery? W środku była owieczka. Wygląda na to, że Melkor karmi ją. Ciekawe, jak na takie wieści zareagują chłopaki z obozu. A niech mnie. Tego się nie spodziewałem nawet po Melkorze. To ja już pójdę. Zaczekaj, zasłużyłeś na trochę rudy. Dobra, dzięki. A tak w ogóle to wyzysk tutaj dalej stoi? Bo ja wypłatę mam do odebrania chyba. Przyszedłem po... Dobrze. Dziękuję bardzo.
I co? I my teraz... Radii, ty miałeś dla mnie też zadanie. Pokaż mi. Nie ma... Nie? No się po prostu wykonało z tym strażnikiem? Zaginiony strażnik, kto mi to zlecił? Powiedzieć Randiemu, nie Radiemu. Radi? Randy. Kim był Randy? A to nie był jakiś kopacz? Jakimś cudem? Nie, no to nie może być kopacz. Randy. I za cholerę nie wiem, kim był Randy, nie? To się już nie powtórzy. Dobra, ale idziemy do Kazmira na pewno. Dobra, F5, bo nie chcę dostać wpierdów nigdzie po drodze. Cześć, Kazmir. Witaj! Zabiłem wielkiego gada, który żerował w pobliżu starego obozu. Świetnie, weź te rudę w nagrodę. Czekaj, no nie siadaj, typie. Witaj! Zabiłem gada z jaskini niedaleko obozu. Doskonale, masz tu trochę rudy. Halo, Kazmir, nie masz obydwu gadów. Witaj! Więc oba wielkie gady nie żyją. Dokładnie, nowy poziom. Na to wygląda. A więc wykonałeś swoje zadanie. Naprawdę świetna robota. Gdybym miał więcej takich ludzi jak ty, to nowy obóz już by nie istniał. Może to i racja. Starczy już tego schłodzenia, bo ci się we łbie przewróci. Idź do kowala po swoją nową zbroję. Dobra, świetnie. Melkor, czy ja mogę coś z tobą pogadać? Nic z tych rzeczy. Typie, ty jesteś naprawdę creepy. To się już więcej nie powtórzy. Kim był Radi, do cholery jasnej? Mi się kojarzy, że to był jakiś kopacz, ale cholera wie. Strażnik, który przynosił mięso dla kopaczy, gdzieś zniknął. Tak, czyli to było dla kopacza zadanie. Tylko pytanie, gdzie ten kopacz jest, bo ja już nie wiem. Może tutaj gdzieś? A jak nie, to musimy się przejść gdzieś tam wyżej na górę. Tu jest jakiś kopacz, a to Kyle. Może Radi gdzieś tutaj w środku stacjonuje? Tutaj też czasami jacyś kopacze siedzą. Tu jest Mark na przykład. A może tutaj kopiesz? Ty albo ty? Nie? Dobra, to się przebiegniemy jeszcze. I poszukamy. Odbierzemy też nową zbroję za chwilę. Kurde, naprawdę dzisiaj jestem zadowolona z tego odcinka. Co prawda na początku troszeczkę faili będę musiała poprzecinać, powycinać. Ale na ogólny rozrachunek to naprawdę przyjemnie. Dobra, Radi. Gdzie był ten idiota? Kurczę, naprawdę nie wiem. Ale wiem, że ominęłam kowala. No, no. Jesteś tu tak krótko, a już jesteś strażnikiem. Jak będziesz chciał jakąś zbroję, to możesz ją ode mnie kupić. Przyszedłem po ciężką zbroję strażnika. To ty zabiłeś te gady? Kto by przypuszczał, że tak daleko tu zajdziesz? Dobra, dobra. Starczy tego gadania. Daj mi zbroję. Zaczekaj, gdzieś się o to miałem. No, dawaj. Cholera, chyba ją komuś sprzedałem. Chcesz mi powiedzieć, że nie dostanę zbroi? Dostaniesz. Przyjdź za 2 dni. Typie, pojebało cię. Kurde no. Dlaczego zawsze tak jest? Zawsze pod górkę? Dobra, Radi, gdzie ty możesz siedzieć, typie? Może na jakimś rusztowaniu? No muszę się przejść i popatrzeć, gdzie jest ten głupi kopacz. Ale pamiętam właśnie, że to było dla kopacza zadanie. Jak nie tutaj, to będzie siedział na tym drugim rusztowaniu. Ale wydaje mi się, że jest szansa, że tutaj gdzieś siedzi. Także jeszcze na szybko byśmy oddali tego questa. O Boże Święty, dobra. Mogę wejść normalnie bez drabiny? No ale halo, no po cholerę mi ta drabina. Dobra, nie będę kombinować. Właź po drabinie. I zobaczmy, poszukajmy. Tu jest Randy. Czy to byłeś ty? Tak. Chyba znalazłem tego Ordina. I co? Gdzie on jest? Co mówił? Wygląda na to, że nie żyje. Leżał w lesie przed obozem. Skąd wiesz, że to on? Znalazłem przy nim ten pierścień. A niech tu jasna cholera! To nie mógł być on! Niech ktoś okradł mu ten pierścień! Oczywiście! Ordin pewnie siedzi w starym obozie i pije piwo. Możliwe,
Idź go tam poszukać. Tak, na pewno. No ja myślę, że chyba nie. Zadanie się wykonało, nie? Tak, wykonało się. Zaginieni kopacze. To też znaleźliśmy już Popo. Almanach to na razie zostaje, strażna arena zostaje, obóz przemytników, no to te gobliny. Ale to jak będziemy mieli lepszą zbroję, to tam pójdę. Problem Verdona na razie zostaje. Kowal, to możemy się nauczyć kowalstwa. Na razie też zostaje porwanie. Jeszcze to możemy w sumie zrobić. Żeby zanieść tą zbroję do tego więźnia. No i się zabiłam, moi drodzy. Pozwólcie, że się zmarwinie. Bo po prostu nie mam siły na to. I w zamian za to się wyleczymy miksturkami. Albo wiecie co, żeby nie było, to się przekimam. Jeden dzień. Żeby nie było, że wiecie, że haksy. Ale no po prostu już. Musisz uważać na to, bez przesady. Musisz uważać na to, co mówisz przy obcych. Do rana i mamy full życia. Dobra. To co, jeszcze pobiegniemy do tego gościa i mu oddamy to. Dlaczego mnie obudziłeś? I tak sobie myślę teraz, mamy też w ogóle cały las przecież do wybicia w okolicy obozu na bagnie. Tą arenę i to wszystko. Tych miejsc jest jeszcze naprawdę dużo. Jeszcze nie byliśmy w ogóle u fanatyków, u łowców orków. No to jest po prostu hit. Jeszcze musimy tych nasion poszukać, zanim się w ogóle zajmę sprawą almanachu. Więc no troszeczkę tych rzeczy jeszcze mamy na głowie. Ale nie przejmujmy się tym. Teraz się zajmę przede wszystkim właśnie sprawą tego porwania. I na tym sobie zakończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało, moi drodzy. Ja muszę troszeczkę ten odcinek podrasować, troszeczkę powycinać, między innymi jeżeli chodzi o te czarne ziele. No cóż. Musisz uważać. Dobra. Tych kopaczy mówił Kruk, że było czterech, no nie? Ja sobie też zajrzę do poradnika odnośnie reszty tych kopaczy. Może kogoś jeszcze znajdę. Bo pamiętam, że spotkaliśmy paru kopaczy, którzy byli luzem, ale nie pamiętam, którzy to byli. Jak oni mieli na imię i w ogóle, więc... Dobra, my jesteśmy w więzieniu już i oczywiście wlazło mnie w tę alejkę, co trzeba. O Jezus. Ale mi się kichło. Dobra, ty chyba byłeś tutaj, nie? To się już więcej nie powtórzy. Cześć, Król. Mam dla ciebie zbroję. Naprawdę? Średnią zbroję strażnika? Może chcesz średnią zbroję strażnika? Oczywiście, dawaj! Tak, to jest ta zbroja. Jeszcze ciasna i zużyta, ale wystarczy. Dobra, to teraz musisz mnie wyprowadzić do obozu. Jak to wyprowadzić? Miałem tylko przynieść zbroję. Ciebie już tu znają. Jak będę ci towarzyszył, to nikt nie powinien nabrać podejrzeń. Dobra, niech będzie. Ale za bramą zamku chcę dostać nagrodę. Nie obawiaj się. Stary Król jeszcze nikogo nie oszukał. Dobra, moi drodzy, to wyprowadzimy typa. Jeszcze dzisiaj, bo dlaczego by nie? Tylko może F5, bo ten strażnik może się sapać. Idziesz za mną? Zawsze to samo. Nie powinieneś wierzyć do wszystkiego. To się już więcej nie. No chyba chciał się sapnąć, ale nie dał rady. Dobra, F5. Wyprowadzimy go i na tym sobie zakończymy odcinek. Ja się powoli już też będę właśnie z wami teraz żegnać. Jeżeli wam się podobało, to rzeczywiście zostawiam do waszej dyspozycji sekcję komentarzy, łapek i w ogóle subskrypcję, jeżeli wam się podoba to, co robię, to... O kurde, widzieliście to? Kim ty jesteś? To rozpruwacz! I dziwne rzeczy odczynia. Dobra, no jesteśmy w miarę blisko tego, żeby go wyprowadzić. Dobra, R-kom się może będę. Mam już dość tej faplaniny. No może Torus się przyczepi, nie? Czy nie? Dobra, dzięki. Dalej już sam sobie poradzę. Ej, nie tak szybko. A nagroda? Nagrodę otrzymasz już wkrótce. Musisz pójść do obozu bandytów. Do obozu bandytów? Wezoba, nie chodzi mi o samych bandytów. Przed jaskinią w ich obozie będzie stał strażnik Volar. Powiedz mu, że to ja cię przysłałem. Wtedy przepuści cię i będziesz mógł porozmawiać z pewną osobą.
A kto to jest? Ktoś, komu wiernie służy od lat. Razem przybyliśmy do kolonii z pewną misją. Nie byliśmy więźniami. Jestem gwardzistą z przybocznej gwardii króla Robara. Poczekaj, chyba się pogubiłem. To co ta tajemnicza osoba robi w jaskini w samym środku obozu bandytów? Bandyci porwali ją. A ten Valor? On też jest gwardzistą. Podczas walki, kiedy było już wiadomo, że nie zdołamy wygrać, stanął po stronie bandytów. Ja zbiegłem, ale zapalił mnie strażnikiem i trafiłem do lochu. Quentinowi to się spodobało i przyjął go do bandy. Wiem, że Valor ciągle czuwa nad naszą panią. Panią? Tak, to kobieta. Ale więcej już nie mogę zdradzić. Porozmawiaj z nią, ma na imię Kira. Dziwna ta historia, ale niech będzie. Zaczekam na ciebie koło mostu przed starym obozem. Powodzenia. Zejdź mi z drogi! Okej, moi drodzy, dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Słyszymy się w kolejnym, ja lecę montować dla was ten. I mam nadzieję, że będziemy wykonywać dalej tak sukcesywnie zadania, bo dzisiaj naprawdę posypał się exp, posypało się sporo zadań, wybiliśmy kolejny poziom. I cóż, no, jeszcze raz wam dziękuję, trzymajcie się i cześć!